Jest dzisiaj z nami w studio pani Ksenia Alpern, autorka książki Uwierz w swoją drogę. Proszę powiedzieć, co to jest za pozycja wydawnicza? Witam serdecznie. Jest to książka z rodzaju coachingowo-treningowa. Jest to nowy rodzaj na półce, czyli książka-trening. Książka, która pozwoli ci nie tylko zdobyć wiedzę, ale i od razu przerobić pewne tematy. Tematy, które będą dotyczyć rozwoju twojej kariery zawodowej. Przeczytając i przerabiając pewne ćwiczenia, ty możesz zmienić pozycję, w której jesteś i wejść zupełnie na inny poziom rozwoju swojej kariery zawodowej. Nie mogę u ciebie, Ksenio, nie zapytać, co to znaczy nowy produkt, trening online, uwierz swoją drogę, twoja kariera w czasie kryzysu. Jest to nowy produkt połączony z książką. To trening, który już był aprobowany w Polsce, był prowadzony offline. Teraz w czasach kryzysu wszystko się zmienia. Zmienia się otoczenie, zmienia się świat, zmieniają się ludzie i zdecydowanie ich kariera zawodowa. Czyli moment, który jest tak ważny dzisiaj dla każdego. Uświadomienia sobie, że ta zmiana nastąpi, że ta zmiana już jest teraz i kogo ona w tej chwili nie dotyczy, powinien sobie uświadomić, że do tej zmiany i tak trzeba się przygotować. Trening. Pozwolę tobie zrozumieć, jeżeli masz problemy z karierą zawodową, a bardzo dużo ludzi ma w tej chwili problemy. Mówią badacze, że za chwilę będzie około 500 000 ludzi bezrobotnych w Polsce, że bardzo duże zmieniają się zawody. Biznesy przechodzą do internetu i trening pomoże ci się zorientować, jak dostosować się do tej nowej rzeczywistości, jak zbudować tę drogę, jak w nią uwierzyć i jak nią podążać. No właśnie chciałem się dowiedzieć, co taki trening daje poszczególnym uczestnikom. Oczywiście mówimy o treningu w postaci online. Taki trening zbudowany już jest na takiej podstawie, że uczestniczyć w nim mogą ludzie z różnych zakątków Polski. Czyli człowiek, który się znajduje, załóżmy, w Lublinie, w Poznaniu, pod Krakowem, w Warszawie, każdy może się dołączyć. Oprócz tego każdy może dostać dostęp do tego treningu natychmiastowy, jak zdecyduje się, że idzie tą drogą, że potrzebuje tego wsparcia w swoim życiu, że chce, żeby jego droga zmieniła się w najszybszym czasie. Taki trening pozwoli mu szybko odnaleźć tę nową swoją drogę. On pozwoli mu na bardzo wysokim poziomie to zrobić i ma wsparcie. Ma wsparcie coacha profesjonalnego, który pomaga różnym klientom i klienci mają dość wysokie rezultaty. Do jakiej grupy docelowej dany trening online jest skierowany, twoim zdaniem? Dany trening jest skierowany do pewnych grup docelowych. Jedna grupa to ludzi, którzy w tej chwili naprawdę mają duże już problemy i odczuwają, że sobie nie poradzą, że biznes się skurcza albo że trzeba coś zmienić ze swoim biznesem. Natychmiastowo ich zwolniono albo odczuwają, że za chwilę będą musieli zmienić tę swoją pracę. Również jest nastawiony trening dla tych ludzi, którzy mają dobrą pozycję zawodową, ale czują ten szklany sufit i że już nie mogą się rozwijać w tej firmie, a chcą sobie dalej budować tę swoją karierę. Czasy dzisiejsze pozwalają zbudować tę karierę na skalę międzynarodową, bo działając online, my możemy poszerzyć swoje działania. Również jest budowany do młodych ludzi, którzy tylko zaczynają swoją drogę i też są troszeczkę zagubieni w tym momencie, no bo muszą się zorientować, co chcą robić, po co i to jest najważniejsze. I jak dobrze chcą to wykonywać. Na jakiej metodologii jest oparty twój trening? W oparciu o jaki schemat?
proponuję w treningu, jak również i w książce, już gotową metodologię. Ta metodologia była próbowana przeze mnie osobiście, kiedy poszukiwałam swoją drogę jako coach. W 2014 roku, po swoim życiowym pewnym kryzysie, znalazłam tę swoją drogę, opierając się na metodologii japońskiej, którą ludzie przestrzegają na wyspie Okinawa, i na tej wyspie ludzie żyją najdłużej na świecie, czyli żyją w zgodzie ze sobą. Metodologia pozwala nie tylko znaleźć drogę, wybudować tą swoją karierę, ale ona również pozwala być w zgodzie ze sobą, z tym, co ja tak naprawdę chcę robić, na czym mi najwięcej zależy. Bo jak mówię przysłowie, że jeżeli będziesz robić to, co lubisz, no to nie będziesz musiał pracować. A w jaki sposób dany trening jest związany z treścią danej książki? Czyli trening jest związany w taki sposób, że książka pomoże również usystematyzować te pewne rzeczy, które są w treningu zawarte. W treningu przepracowujemy to bardzo głęboko, krok po kroku. Robimy to bardzo szczegółowo, precyzyjnie. Dostajesz również wsparcie innych osób, którzy będą również przechodzić ten trening, wsparcie coacha, który będzie też podpowiadał i sprawdzał te twoje zadania domowe. A proszę powiedzieć, oczywiście już tutaj Ksenia powiedziałaś, że nowy produkt to jest właśnie dany trening w postaci online, ale na jakiej konkretnie stronie przeprowadzasz właśnie dany trening? Czyli trening możesz znaleźć na stronie, która tak i się nazywa believeyourway.com. Czyli wejdąc na tę stronę, przeczytasz sobie dokładnie, jakie są moduły danego treningu, a są to moduły, które ci pozwolą krok po kroku przejrzeć te swoje drodze, w jakim miejscu jesteś teraz, do którego miejsca chcesz dążyć, jakie masz zasoby, jak będziesz te zasoby wykorzystywał i co z tego zyskasz i z kim chcesz iść tę drogą. Czyli również jest to działanie ekologiczne. To wszystko przeczytasz na stronie believeyourway.com. Czyli osoba, która uiści daną opłatę, od razu dostaje dostęp do całego danego kursu, całego danego treningu? Tak, od razu, natychmiast, jak zdecydujesz się, że potrzebujesz takiej pomocy, dokonasz odpowiedniej opłaty, podejmiesz swoją decyzję, zarejestrujesz się na dany trening, od razu możesz przystąpić do tej swojej drogi w postaci treningu. Czyli wejdź na stronę believeyourway.com i zarejestruj się. Rozpocznij swoją drogę w nowych czasach, w czasach online. Jeżeli chodzi o lekcje w ramach danego treningu, w jakiej postaci dane lekcje odbywają się? Lekcje są w postaci wideo. Bardzo łatwo ich można przejrzeć. Nie są długie, a są takie mniejsze, jako quizy po 20-25 minut. Czyli masz tą łatwość, nie powinieneś się skupić długo, a codziennie możesz robić niedługie takie przesłuchiwanie lekcji i odrabianie tak zwanych zadań domowych. Czy uczestnicy danego treningu otrzymują wsparcie z twojej strony na żywo? Nie wiem, telefonicznie, mailowo, czy w inny możliwy sposób? Również jest możliwość otrzymywania informacji zwrotnej. Zwłaszcza jak dokonasz rejestracji natychmiastowej, to otrzymasz takie wsparcie w postaci odpowiedzi. Jedna sesja też jest jako pytania-odpowiedzi i sprawdzania zadań domowych, dobrych podpowiedzi. Ze strony naszych widzów między innymi jest kolejne pytanie, jakie są skutki, efekty zaliczenia danego treningu, jeżeli chodzi o potencjalnych uczestników danego kursu? No, powiem, że rezultaty klientów, rezultaty ludzi, którzy przechodzili taki trening offline, bardzo wysoki, i ten trening online już jest aprobowany, bo
zaczęłam go prowadzić od początku, zwłaszcza tego naszego kryzysu, który był niedawno. Już są pierwsze skutki. Niektórzy osoby zmienili pracę, niektórzy założyli swoją firmę. Niektórzy osoby, są to też ludzie w wieku nawet emerytalnym, podejmują swoje decyzje i rozpoczynają jakąś swoją nową działalność, która jest oparta na tym, co oni lubią robić i chcą sobie też również jeszcze dorabiać. Czyli jest to dla różnej kategorii wiekowej, jak dla młodych ludzi, jak mówiłam, dla ludzi w średnim wieku, również dla ludzi, którzy już mają doświadczenia zawodowe. I wszyscy mogą się odnaleźć, dlatego że metodologia jest dość uniwersalna. Tak jak mówię, na wyspie Okinawa trwałość życia ludzi jest jedna z największych na świecie. I trening pozwoli ci znaleźć tą drogę w zgodzie ze sobą, ze swoim doświadczeniem życiowym, z tym, co ci podpowiada twój wewnętrzny głos. Żyjemy w czasie pandemii koronawirusa. Czy osoba, która przejdzie dany kurs, dany trening, czy to może między innymi ułatwić w znalezieniu nowej pracy lub odnaleźć się w nowym otoczeniu, mając na uwadze, że teraz wiele osób traci pracę? Zdecydowanie, jak najbardziej dla tych osób, którzy potrzebują w tej chwili, to jest takim dobrym wsparciem i chciałabym, że nawet jak ty oglądając dzisiaj dowiedzą się o takim treningu, znasz, że jakiejś osobie jest potrzebna pomoc, przekaż jej tę informację, bo możliwe to da jej otuchy, da jej siły, da jej wiary w siebie, w tą swoją drogę i ona się odnajdzie w tych trudnych czasach. Proszę jeszcze powiedzieć, czy w obecnych czasach poszczególne osoby, czy to pracodawcy, czy pracownicy potrzebują więcej korzystać z usług koachów, czy bardziej psychologów, jeżeli chodzi o podbudowę w tym przypadku, własny rozwój. Jak to twoim zdaniem wygląda? Różnica polega na tym pomiędzy coachingiem a psychologią, że coaching to jest taka szybsza metoda. Po sesji takiej coachingowej to człowiek wychodzi z pewnym insightem. On wychodzi z pewnym już zamkniętym procesem umysłowym, z pewną podjętą decyzją albo świadomością, jak ma podjąć tą decyzję, na czym opierać te swoje decyzje. Czyli coaching daje instrumenty, które pozwalają sprawdzić te swoje decyzje i wybory. W psychologii działa trochę w inny sposób, to jest bardziej taka trwała metoda, ona czasami nawet trwa i lata. A metoda też, psychologia opiera się na tym, że człowiek tylko dostaje takie przemyślenia podczas sesji, i potem musi sam jeszcze dopracowywać dość długo. W coachingowych metodach jest na to dobrze, że efekty są szybsze, głębsze i lepsze. Proszę powiedzieć, czy dla uczestników łatwiej jest korzystanie właśnie z danych treningów online, czy jednak uczestniczenie w takich tradycyjnej formie? Jakie są plusy, jakie są zalety właśnie danego treningu online? Tak jak mówiłam, że sprawdzono tę metodę na treningach offline, ale te treningi online pozwalają z każdego zakątka, nie tylko Polski, nawet i świata, uczestniczyć w takim treningu. Czyli mogą to być ludzie, Polacy, którzy mieszkają za granicą, również i potrzebują takiej pomocy, bo też powinni się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Czyli online dzisiaj to jest nasza rzeczywistość. Tak jak mówił futurysta Toffler, że teraz mamy tę trzecią falę, która nadeszła już. On mówił wtedy w czasie przyszłym. Ta trzecia fala już nadeszła. Już nie ma co czekać, bo za chwilę może się okazać, że ona nakryje cię. Dlatego, żeby się przygotować i żeby wypłynąć na tej fali, musisz się wziąć za rozwój swojej kariery w nowych czasach, w czasach
nowej rzeczywistości, którą żyjemy teraz. Pytanie od naszych widzów kolejne. Czy dany kurs jest dostępny również w innych miejscach w internecie, czy tylko na twojej stronie? W tej chwili trening jest zamieszczony na tej stronie believeyourway.com i wchodząc tam możesz zarejestrować, potrzebujesz tylko maila i dostajesz dostęp do treningu. Proszę powiedzieć, czy twoim zdaniem wszystkie treningi, kursy, konferencje naukowe z czasem będą tylko wyłącznie w formie online, mając na uwadze tą obecną sytuację na świecie? Tak jak mówiłam, czasy się zmienili i przeżywamy tę trzecią rewolucję cyfrową, która się zapowiadała dość długo. Już powrotu do tylu nie będzie. Czyli moim zdaniem, tak jak mówił Toffler, to będzie się tylko rozwijało. I musisz się do tego przyzwyczaić, przygotować i zacząć działać. Odbiegając od tematu dzisiejszej rozmowy, proszę powiedzieć, jak ty osobiście przetrwałaś kwarantannę spowodowaną przez pandemię koronawirusa? Dziękuję bardzo za pytanie. Dla mnie to był czas rozwojowy. Miałam czas rozwinąć siebie na różnych płaszczyznach i na różnych poziomach. Z jednej strony fizycznie to dokonałam dużej zmiany. U mnie zmieniła się waga prawie o 80 kilo. Ja zajmowałam się... Jak to 80 kilo, bo nie zrozumiałam. 8? No, 8 kilogramów. Ale do przodu czy w dół? W dół oczywiście. Chociaż na ile wiem, że dużo ludzi niestety zmienili tą wagę do przodu, w górę. Oprócz tego zajmowałam się rozwojem duchowym. Bardzo dużo sobie też zajmowałam się medytacją, rozważaniem, układaniem różnych rzeczy. Miałam czas na bycie ze sobą. Również zmieniłam tryb działania i przeszłam do tego trybu online, na co ci też namawiam. Oprócz tego jeszcze bardzo dużo różnych rzeczy udało się przeprowadzić i zająć się też, otworzyć te swoje hobby, bo ja, jak zawsze mówię, zajmuję się rzeźbieniem, lubię rzeźby, a teraz nawet odkryła dla siebie rysunek, malowanie i bardzo tak ciekawie w tym kierunku się rozwijam. Ksenio, sama na co dzień zajmujesz się coachingiem. Powiedz, czy masz jakiekolwiek obawy z racji pandemii koronawirusa? Czy obawiasz się drugiej fali powrotu? No nie to, żeby się obawiam. Na sytuację trzeba patrzeć obiektywnie i obiektywne wskaźniki pokazują na to, że jesień zawsze powoduje więcej zachorowań. Na jesieni spada temperatura, zmieniają się te klimatyczne nasze warunki i to wpływa na to, że mamy na różne takie zachorowania, większą liczbę tych zachorowań. Myślę, że realistycznie, jeżeli popatrzeć, to może to się wydarzyć również z koronawirusem. Tak jak zapowiadają niektóre nam media i również inne jakby badania wskazują na to. Zobaczymy. To jest życie, to jest świat i tak jak mówię, takie czasy dzisiejsze, że trzeba być bardziej mobilnym, bardziej plastycznym i umieć się przygotować do różnych zdarzeń, które mogą się przytrafić. Dlatego takie przemyślenie, jeszcze raz, rozwoju ciebie, twojej kariery i tego, gdzie chcesz być za jakiś czas, jest bardzo aktualnie. Dlatego zapraszam na trening.